Witajcie moi kochani, jestem troszeczkę chory, więc sorry, jeśli <laughs> będę od czasu do czasu kaszlał. Ważna to naprawdę bardzo fajna informacja, szczególnie na święta, zobaczcie tutaj we wrześniu mieliśmy akcję charytatywną, obudzić Adę. Na plaży we wodysowowie była zbiórka dla, no, no właśnie dla Ady, bo zapadła w śpiączkę. 20 lat ma dziewczyna. No i słuchajcie, Ada się obudziła. Jest już w domu rodzinnym z rodzicami, z tatą, mamą, siostrą. Jest naprawdę dobrze. Nasza akcja oczywiście no, też jakiś sens miała, bo zbieraliśmy Pieniążki na rehabilitację. No, i ta rehabilitacja teraz jest potrzebna. Z tego, co się dowiedziałem, Ada oczywiście ma tam jakieś małe braki, jeżeli chodzi o pamięć, ale to nie jest jakiś problem, ponieważ no bardzo kojarzy oczywiście mamy tatę. Także naprawdę super, ale to super informacja. No właśnie tutaj mamy Adę. Zobaczcie. No, rewelacja, rewelacja. Ja się bardzo cieszę, a dzisiejszy Filmik to tak jak zawsze zapowiedź debaty, debaty, która będzie w e, niedzielę o 20. No ponieważ to jest debata niedzielna najbliżej e, 24, a dobrze wiecie, że nasz klub od samego początku istnienia ma coś takiego jak prezent od sponsora. Tam mamy z tyłu takiego zobaczcie Mikołajka. No, i co miesiąc jest jakiś prezent dla zawodnika Władek Team. Ale czekajcie, czekajcie, bo nie byłbym sobą, gdybym nie załatwił dużo ciekawych nagród też dla wszystkich, którzy będą oglądać debatę. Wprawdzie debata będzie dotyczyć no, klubu Władek Team, bo to będzie klubowa debata, raz na miesiąc jest taka debata klubowa. Mieliśmy dużo w tym miesiącu ciekawych debat. Konserwacja kołowrotka, jak wygląda surfcasting w? W Pomorzu Zachodnim mieliśmy też dwie debaty bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o dorsze skutra, ale słuchajcie, teraz ta debata 22 będzie również ciekawa i również zapraszam Was wszystkich na nią z tego względu, że Będziemy mieli dużo nagród dla Was, bo to będą, będzie taka debata mikołajkowa. Zobaczcie, mamy nawet choinkę, więc jest naprawdę no, świątecznie się zapowiada. Kolor z, z niebieskiego zmieniliśmy na taki bardziej zielony. Jest fajnie, ja się bardzo cieszę. Słuchajcie, ważna sprawa. Myk. Tutaj mamy e, taki, taki, nie wiem, taki diagram, jakby to nazwać. E, zbieramy na kamerę GoPro. E, wszyscy, którzy dorzucą swoje 10 zł, będą mieli jeden los i wezmą udział w losowaniu no, fantów. No, będę miał co najmniej 5 fantów e, do rozlosowania między osoby, które wspomogą nas w tym zbieraniu na kamerę GoPro. A czemu zbieramy na kamerę GoPro? No z prostego względu, jak ktoś widział filmik, który wrzuciłem wczoraj. No problem jest taki, że z tą dużą kamerą, która ma mikrofon, jest świetnie, nagrywa w 4K i w ogóle kosmos totalny. Nie dam rady wejść do wody, a teraz zapowiada się super no, cykl filmów o morskiej troci. Na razie póki co tej troci jeszcze nie ma tutaj. Bardzo mało jest. No ale ta Troć w końcu przyjdzie i ja muszę być na to gotowy, żebym był na to gotowy, żebym mógł dla Was robić filmiki z, prosto z wody. Jak łowimy tą troć, no to muszę mieć po prostu, czym to nagrywać. No i spędziłem z dwa dni na tym, żeby obejrzeć wszystkie filmiki, jak nagrywają te kamerki, ale to nie chodzi tylko, żeby obrazek był ładny, ale żeby też dźwięk był, więc ta kamerka musi być odpowiednia, żeby mm, nagrywała. Mogła nagrywać i być opryskiwana wodą również bez obudowy. No i tutaj wybór padł na GoPro Black 7, z tego względu, że bardzo dobrze stabilizuje, żeby ten obraz się wam nie trząsł. Wiecie, no to wszystko jest dla was robione, więc to musi też ładnie wyglądać. No i ma świetny dźwięk. Czyli teoretycznie, jak będę miał on przyczepiony gdzieś tu będziecie widzieć jak łowię, czy się to udaje, gdzie popełniam błędy czym łowię, może zaraz zrobimy jakąś małą serię z Bogusławem Kasakiem, zresztą już jestem z nim umówiony na styczeń, żeby zrobić serię z wody, jak on zarzuca tą, te swoje przynęty jak je prowadzi, jaki dobór tych przynęt, kiedy jaka przynęta to jest naprawdę słuchajcie, bardzo ważne i myślę, że mm, zapowiada się fajna seria, ale żeby mógł wejść do wody i przekazać wam masę informacji, choć. Chociaż aż od Bogusława Kasaka, ale zapowiada się seria zarąbista z dużą ilością ciekawych ludzi, to zobaczcie, nie, z tej strony, tu jest ta kamerka. No muszę mieć kamerkę. Nie mam takiej kamerki, nie stać mnie na tą chwilę, żeby kupić taką kamerkę, no więc zbieramy na tą kamerkę. Ja odwa od siebie mogę dać oczywiście swój czas, umiejętności i później to wszystko jakoś ładnie zgrać do kupy, żeby wam wrzucić na YouTube, no ale na kamerkę mnie po prostu nie stać. Natomiast stać mnie na to, bo mam jakieś kontakty. Mam też, wiecie, no, sporo filmie pomaga. Pięć nagród, pięć nagród dla ludzi, którzy po prostu dorzucą się do tej kamerki. Pamiętajcie, każde 10 zł to jest jeden los. W niedzielę o godzinie 20 będę miał o, właśnie taką oto czarę. Dostałem ją zresztą od zawodnika, jednego z zawodników Władek Team. Bo już nie, mógł wy, nie mógł wytrzymać, jak ciągle losuje jakieś rzeczy w pucharach, albo na jakichś tam kuflach, więc będziemy dorzucać na żywca te losy do no, tego. Akwarium chyba i na koniec będziemy losować, no taka loteria fantowa nam się zrobiła, ale oprócz tej loterii fantowej oczywiście będzie nagroda dla kogoś z Szata, jak zawsze u nas na debacie, no i będą nagrody dla zawodników Władek Team um, osobno, tak, no bo to będzie prezent od sponsora, więc oprócz zawodników Władek Team zapraszam wszystkich, bo będzie się działo, będzie naprawdę bardzo fajnie będzie no, jakoś tak może nie będziemy śpiewać kolęd ale no będzie mam nadzieję taki klimacik choineczka tak jak widzicie jest można już dokonywać tych wpłat tak jak tam widzicie tutaj o wladek.pl łamane na patroni tam możecie dokonać prostej wpłaty czy chcecie 10 ,30 zł 30 jak to kogoś stać to 5 dych może wrzucić pewnie że tak i to się będzie tutaj automatycznie uzupełniać nam no, wiecie, marzeniem by było, żeby po tej debacie niedzielnej, byłoby mnie stać na tą kamerkę, żebym już od stycznia mógł tak na grubo wejść do tej wody i, i taplać się w tej morskiej, zimnej wodzie dla Was, żeby robić dla Was te filmiki. No, jest, jest to realne, jest to realne, jest nas bardzo dużo. Jeśli no, od, odpowiecie na ten mój apel, to faktycznie seria może być zasna, ale to jeszcze nie koniec, słuchajcie, bo oprócz. Oprócz troci, którą teraz będziemy łowić, to ta kamerka przyda się również przy belonie, nie? czyli będziemy, będę też z tą kamerką łowił belonę w woderach, fajnie. Myślę, że temat zacny na pewno się coś takiego przyda. No i bardzo ciekawy temat. Z Jarkiem Rusakiem już zrobiłem wstępnie takie nagranie, taki, taki cykl poradnikowy o łowieniu flonder na spinning. Rewelacyjna sprawa, także ta kamerka też jest niezbędna, żeby wejść do tej wody i łowić dla was te flondry na spinning. Mm, zapowiada się ciekawie. Jednak po prostu sobie bez Was nie poradzę, tak? Także jeszcze raz tutaj mamy, mamy e, tą wymarzoną kamerkę, którą, która jest niezbędna, żeby dalej robić te filmiki dla Was, z wody. E, no i wiadomość dnia. E, tak jak tutaj leci filmik, się pomaga. E, Ada e, no, e, obudziła się, Ada się obudziła, e, jest już u rodziców w domu. I po prostu jestem mega szczęśliwy. Mam, znaczy się, wiem, że Wojtek, który właśnie teraz tutaj widzicie na tym filmiku, udziela mi wywiadu, też jest mega szczęśliwy. Było bardzo poważnie, a jest, 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 jest rewelacja, tak? Jest rewelacja, jest dziewczyna w domu i po prostu e, pięknie. Pięknie, piękny taki akcent na święta. Słuchajcie, naprawdę na święta dziewczyna jest w domu, z tego się mega cieszymy, a w niedzielę zapraszam serdecznie na bardziej może luźną debatę, taką naszą, wędkarską, gdzie już nie będziemy mówić o problemach, gdzie skupimy się bardziej na prezentach, na rozmowie, co ciekawego można wyrwać w tym morzu teraz w grudniu, styczniu, no bo... To niedługo będzie taka kaszka w wodzie się zrobi, lodowata. No i ta debata teraz, niedzielna, będzie Władko-Timowa, co nie oznacza, że zawodnicy czy ludzie spoza klubu nie mają jej oglądać. Chociażby oglądajcie ją z tego względu, że będzie bardzo dużo nagród. No i ta loteria fantowa, tutaj, o kurczę, cały czas się mylę, mylę. Ta loteria fantowa jest, Super, czym do niedzieli więcej się tutaj ustuka em, kasiorki, tym dla mnie też większa motywacja, żeby może jeszcze jakieś, jakieś nagrody dorzucić do tej puli. Zresztą zobaczę. Czekam cały czas na jedną jeszcze przesyłkę, może się uda. A, dzwoni telefon, muszę odebrać. Tak jak widzicie, wszystko w trybie live leci cały czas. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia. Cześć!